Wszystko zaczęło się 18 maja 2023 roku. Uwaga, uwaga. 31 maja. Reklama wciąż wisi. Autor tej grafiki nie uwzględnił pewnej rzeczy przy projektowaniu jej. Obracająca się karuzela z lodem w wafelku na środku wygląda świetnie, ale kropelka nie powinna lecieć tak jak leci. Gdy tylko ujrzałem tę reklamę, zamiast myśleć, na którego loda na patyku mam ochotę, oczywiście zacząłem z wielkim zaciekawieniem zastanawiać się, czy takie ustawienie odlatującej czekolady jest możliwe. Potem zdecydowałem, że zbuduję zestaw eksperymentalny, aby raz na zawsze wyjaśnić tę sprawę. No i teraz już wiem, na co wydałem tyle tysięcy funtów. Plan. Wejść do sklepu. Zdobyć zaufanie pracownika przy zakupie. Potem poprosić go na zewnątrz, bo zauważyłem, że na plakacie coś jest nie tak. Mission successful. Zacząłem wyjaśniać, co zauważyłem i tłumaczyć, na czym polega problem. Pracownik wyznał z szerokim uśmiechem, że to nie do niego takie sprawy. I wrócił do sklepu. Skoro nie do niego, to trzeba się do kogoś innego odezwać i namierzyć twórcę grafiki. Powoli nawiązujemy kontakt i czekacie na następny film. Obiecuję, że wrócę do tego sklepu, jak film się ukaże i znajdę tego pracownika. Nie jestem w stanie żyć z tym, że zasiąłem w nim to nasionko zwątpienia w grafików przygotujących plakaty dla szapki. Ale chwila. Na czym w ogóle polega cały problem? Niech ta pomarańcza to nasze Słońce. W rzeczywistości Słońce ma 14 miliardów razy większy promień niż ta pomarańcza, więc gdybym w tej samej skali chciał przedstawić Ziemię, to zamiast borówki potrzebowałbym małego ziarnka soli. I powinna być jakoś 1 km stąd. Zostańmy z borówką jako Ziemia. Ziemia porusza się po orbicie wokół Słońca, zatem ma jakąś prędkość. Arystotelesowski obraz świata, wyniesiony ze starożytnej Grecji, zakładał, że jeśli coś się porusza, to powinna być siła, która podtrzymuje ruch. Ten światopogląd przetrwał wieki. To obraz przed około 700 lat przedstawiający anioły, które dostarczają tej niezbędnej siły. Potem na przełomie XVI i XVII wieku Kepler proponował, że Ziemię obracają magnetyczne szprychy wychodzące z obracającego się wokół własnej osi Słońca. Potem Kartezjusz stwierdził, że każde ciało porusza się po linii prostej w przypadku, gdy nie działają na nie żadne siły. Więc skoro Ziemia porusza się po okręgu, trzeba jakiejś siły, która działa w stronę Słońca i przeciwdziała skłonności do oddalania się od Słońca. Kartezjusz mówił o ciśnieniu wiru, w którym znajduje się nasz Układ Słoneczny. Ta siła sprawia, że Ziemia może wiecznie skręcać wokół Słońca. Następnie Robert Hooke zrezygnował z tych wszystkich sił i stwierdził, że na Ziemię działa siła przyciągania od Słońca. Zwróćcie uwagę, że w tej sytuacji nie ma już mowy o żadnej sile podtrzymującej ruch. Skoro już coś ma prędkość w pewną stronę, to znaczy, że ją ma i tyle. Nie trzeba żadnej siły, która będzie podtrzymywać ruch. Rzut młotem. Anita Włodarczyk. Skupmy się na momencie wyrzutu młota. Teraz cofnijmy. Tylko wyrzucenie młota w ten sposób zagwarantuje pożądany lot i kierunek. Zobaczmy w slow motion inny rzut. Teraz wróciła trochę wcześniej niż ostatnio i znowu ta sama pozycja. Widać na filmikach, że Anita ustawia się w ten sposób w momencie wyrzutu młota. I teraz to raczej oczywiste, że nie powinna ustawiać się w ten sposób. Więc jeśli coś się kręci, w tym przypadku Anita, jakaś rzecz opuści to kręcące się ciało, wtedy ta rzecz ucieknie z ostatnią prędkością, którą miała. Można też powiedzieć, że ucieknie po stycznej do okręgu. Dobrze też to widać w grze komputerowej Ratchet & Clank Rift Apart. Postać wyskakuje na dole zataczanego okręgu, by dolecieć pożądane miejsce. Sami możecie przeprowadzić taki eksperyment na placu zabaw. Ja zebrałem moich pomocników i ruszyłem do testów. Szybko zabrałem dłoń spod piłki i poleciała ona w bok, czyli po stycznej do okręgu, a nie w obiektyw, jak intuicyjnie można by pomyśleć. Myślę, że bierze się to stąd, że będąc na karuzeli czujemy, że coś chce nas wypchnąć na zewnątrz. Te odczucia mamy podczas obrotu. Co się dzieje potem? To już nie jest tak łatwo sobie wyobrazić. Setki lat ludzkiej myśli i eksperymentów były potrzebne, aby podstawowe pojęcia fizyczne zostały zrozumiane i dojrzały. Co miałem na myśli, mówiąc, że grafika na plakacie jest naukowo niepoprawna? Mamy jakiś system wiedzy, który posiada międzynarodowy konsensus i ta grafika się w ten system nie wpisuje. Ale dzięki temu miałem okazję wytłumaczyć Wam, o co chodzi w podstawach dynamiki. Za dużo obrotów. Wypoczynek za mną. Jedziemy z najważniejszym i ostatecznym eksperymentem.
Okej, okay, to jest tylko stanowić dokładnie tą klatkę, kiedy czekoladowa kaperka odkleja się. Przeanalizujmy teraz drogę, którą przebywa kropelka w powietrzu. Widać piękną linię prostą. Jeśli wierzyć plakatowi, to powinna ona uderzyć tam. Tutaj kolejna trajektoria i znowu, gdyby wierzyć plakatowi, uderzyłaby tam. Zobaczmy w slow motion kolejny eksperyment. O, będzie się działo. Wow, no takich efektów to się nie spodziewałem. Widzicie tą wielką spiralę czekolady w powietrzu? Ale świetnie by wyglądała ta oryginalna grafika z taką czekoladową spiralą. Uciekam przed adwokatem błazów. Chyba trzeba się skonsultować z prawym rodzinem. Subscribe and become a famous.